Bayer co zrobił. To sadzawka. Patrz, jakie posągi. Jakie fajne drzewa. Tam. Wasafel. Wodospad tam jest. Wchodzenie na własne ryzyko. O, patrzcie. Bayer. Tu jest... Musielibyście tu być. Tak ładnie tu jest. Cześć, witam serdecznie. Tu znowu my, Kaspi w akcji. Siedzi z tyłu. I Robert. Cześć. Jak zwykle jako kierowca. No, to jedziemy przed siebie. Zabieramy was w jedno takie miejsce, niespodzianka. Zobaczycie potem, co to za miejsce. W każdym razie spróbujemy uderzyć na Leverkusen. I zobaczymy, co tam będzie. Może coś z tego będzie, nie Kaspi? Na 600 metrów auswärts Richtung Leverkusen. Jedziemy na nawigacji. Bo nie wiemy, gdzie to dokładnie jest, ale fajnie poznawać nowe miejsca, także zapraszamy do oglądania. O, patrzcie. Klub sportowy Bayer Leverkusen. Aby ktoś chciał wiedzieć. Nie? Dla fanów coś piłki nożnej. Jesteśmy w Leverkusen. Tam jest banan na górze, tu jakiś autobus. Jedziemy dalej. I jesteśmy tu. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my są? O, w takim fajnym parku. Jeszcze my tam nie doszli właściwie. Nigdy nie byli. Zobaczymy, co to w ogóle jest za park. Ale tam gdzieś trzeba iść. Gdzie my zaszli? Co to jest za puch? A to nie jest topola te? No, to jakieś drzewa na pewno. To jest topola mi się wydaje. Taki puch. Puch na ziemi. My idziemy tam gdzie ta tablica, nie? Chyba? Ten japoński garten. Japoński ogród. No. Zobaczymy, co tam jest, nie? Paulina znalazła w internecie, bo... W locie. Nie wiedzieliśmy... Gdzie mamy jechać. W końcu jedziemy na Leverkusen. No gdzie? Komisji katolickiej. Nie, tam inne obejście i kościół jest. To lepiej nie. No. A my lubimy tak przyroda, no to trzeba gdzieś w przyrodę iść, ale gdzieś ciekawe miejsce, tam gdzie my nie byli, no i patrzcie, się ludzie w piłkę grają, patrz ile puchu, oby kurde tu zwierzę się jakieś rozkładało. Czujesz bluza? Kamperowicze? Patrz jak fajnie, ciepło jest, 24 stopni. Czysta trawa? Czysta trawa, idziemy. Ale brzydali jesteś. Tak niszczyć ja masz ścieżki. Ja wiem, nie chciałeś przez tych ludzi łazić. Fajne drzewko. Gdzie? Tutaj. To? Patrz. I tu piszą wszystko. Patrz. O. Tu jest cała historia. Wielkość. Cały Ausstattung, czyli wyposażenie. I tak to wygląda. I jest jakaś woda tam nawet. I to jest z Bayeru, patrz. To Bayer to zrobił. No patrzcie. Patrz jakie ładne róże. Idziemy, patrz jakie mostki fajne. To. Nie wolno chodzić z psami, nie wolno kopać piłki, ani na rolka, ani rowera nie można mieć. Taka fajna. Sadzawka. Taka sadzawka. A jak tu pachnie. Nie? No i patrzcie dalej. Co tu mamy? Patrzcie jakie posągi. Tak tu ładnie. A Kacper ciągnie, jeszcze się tu zabije. Tu takie coś. Fajne. Patrzcie jak tu fajnie, a ile roślin. Wybyś jak szwędać, nie? Tu jakoś pani młoda. A zobaczcie tu. Lilie wodne. Jakie fajne drzewa. To są fajne drzewa.
Ale leć ty za nim. Uwaga. Tu jakiś ten. No. To było na tym zdjęciu, co ja patrzała wtedy. Kaspi, chcesz tu wejść, zobaczyć? Chodź. Pokręcimy się tu. Tu też są podpisane, to jest tak jak w tym botanicznym ogrodzie. Jest tam coś w środku. Nie wiem, nie widać za bardzo. Jakieś stoły, krzesła. Ale dobra impreza by szło tu zrobić. Robert by to zagrillował chętnie. Co? Patrz, tu jest taka mała fosa, widzisz? Uwaga, bo tu się nogi idzie połamać. W szpilkach nie polecam na tych terenach. Idziemy dalej. Uwaga, bo tu... Ale patrz. Jakie to są małe ścieżki, to takich karakanów. O, widzicie, wszędzie podpisane. To jest tak jak w tym botanicznym parku w Kolonii, nie? Robert? Tylko, że tu jest całkiem inny klimat. Tu jest taki azjatyckie więcej. Nie? O, tu jakiś kamień taki. Patrz, tam też jest woda. Idziemy na tamtym mostie. Idziemy tam? Zobacz, jaki fajny mostek. Tu jest taka fajna woda. Patrzcie, jakie ładne róże. Tyle ładnych rzeczy, a jak pachnie. Musielibyście tu być, tak ładnie tu jest. O, coś do twojego akwarium. Robert. A tu jest czysta woda, patrz. A jest czysta, ale te klony, widzisz te zielone? Ja. No ciekawe. A patrzcie, ile tu lilie wodne rosną. Tu się opalają. Robert? Och, kurde, ja bym się wykopyciła. Czekaj. Patrz, jaki strój, ten wodospad. Tam, wasafal. Wodospad tam jest. A gdzie tam wody jest? Nie? Patrz tu, tu można podejść bliżej. Żeby nie wpaść. Patrzcie. Tak, to czysta woda. Niemożliwe. Usiądź sobie dalej, zetnij się. Co? Możemy się poodpoczywać. Nie? No fajnie, Kaspi, siedzi sobie. Ja? No, udało się. Kacprowi to tylko takie tereny, nie? Bez, nie za dużo ludzi w terenie, gdzieś na świeżym powietrzu, to mu to pasuje, nie? Mhm. I tyle roślin tu rośnie. To jest fajne. To takie ten, napędza do takie... Kołowrotek taki, nie? Mi się wydaje. Tak coś się kręci pod spodem tam. To jest jak w tych elektrowniach wodnych, mi się wydaje. No, pewnie tak. Fajnie. I siedzimy pod drzewami. Taka drzewa. I tak Szpisowi pasuje. Jakbyś miała tą klapkę normalną, oryginalną od GoPro, to byśmy mogli włożyć go do... tą kamerę do tej wody. Ja, no nie pomyślałam, że będę kamera do wody wkładać. Wiesz? Tam z boku co się ładuje, no. Dobra, lecimy może dalej, co? Lecimy dalej. Zobaczyć, co jest. Dzień, chodź, wstawaj, Kaspelle. Piórko znalazłeś. Tutaj taką ścieżynką. Tu jest taki fajny głaz. Ciekawe rośliny. Oby w twoim akwarium. Nie?
O kurde. O, patrzcie, jakie fajne fontanny. O. Też fajnie coś pływa. Ale glonów tu jest. Fajnie kaczki by pożarły. Takie coś rosło u mojej mamy, te dzwonki. To normalnie w Polsce rośnie. Wiesz? A tu jeszcze większa fontanna. I lecimy dalej. Patrz, kaczuszki tam są. Wyszli się stąd. Ale nie chce mi się tak wyłazić komuś w robota. Kaczuszki są. Patrz. Wchodzenie na własne ryzyko. Patrz, widzisz? Lilie wodne. Uwaga, bo jeszcze wpadnę do wody. Patrzcie, patrzcie, co tu jest. My tu idziemy. I Kaspi daje radę. Nie? Uwaga. A ma tu zajty. To trzeba poczekać. No. Ludzie przelejzą. Kaspi, duże kroki rób. Czekaj, czekaj. Paulina znała duży krok. Lub. Ciężko jest być operatorem i jeszcze, jak się to nazywa, łazić po takich głazach. Jednocześnie. Dobrze, że mam ten chwytak teraz. Dałaś radę, Paulina, nie wpadłaś. No nie, to też jakiś ten, ale ja pałacinie nie umie za bardzo. O, to też jakiś taki mostek, nie wiem co. Nie, Robert? Ciekawy jest. Fajnie, nie? To było i na to, nie? Czy jeszcze coś jest? To już jest koniec. Szkoda. Ale ładny park. No tak my się przeszli. Tu jeszcze możemy się tak poszwędać trochę. No tak, to jest taki no park w parku. Bym powiedziała, nie? Ja. Kaspi? Kaspi zadowolony, grzeczny był. Słuchał się. Ja, bardzo. To ja ci powiem, to jest jego klimat, lepiej niż centrum handlowym, bo tam są zamknięte ściany, a on lubi przestrzeń. Rozumiesz? Ja mówię, że te ludzie na niego tak nie pójdą, bo on pójdzie w swoją drogę. Ale tu już jest żur, patrz. Tu już jest żur, to w porównaniu... Nie, tu jest żur, nie ma rybek. Ale patrz, się tak wszystko kręci. A my tam z tamtej strony wchodzi, tam gdzie te żółte kwiatki, nie? To co, gdzie indziej pojedziemy zwiedzać? Co? Nie rozumiem. Mówię, że jeszcze możemy tu się przejść, bo jest jeszcze duży park przecież. No ja no. Ten plac, co tam piłka kopali? Nie wiem, no. Zobaczymy, gdzie Kacper nas zaprowadzi. No ja. Będziemy widzieć. Patrz, to też jest fajnie, patrz. Będziemy larma przecież robić. No ja. I zaś rzut na te piękne, żółte róże. I tu macie taki... Można się tu poopalać. Nie? Pod drzewem przysiąść. Serio? Ale owoców nie ma. A, jabłuszka są, już widać, wiszą. Są głównie w przedszkolu i no to jest takie duże. Tu jakieś, no nie wiem, powalone coś. Nie, to rośnie, patrz, takie drzewo.
widziałeś? Tu są duże drzewa, nie? Jakie to ogromne jest. Ile ono może mieć metrów? 30. Są ogromne drzewa, patrz. Ja powiem ci, lepiej niż w lesie. Jak tak poglądając, bo w lesie są same iglaste, ale takie liściaste są, tylko widzę w takich parkach tylko, nie? Patrz, tam się ktoś opalo. To są takie niskie drzewa też. A co tam jest? A czemu chcesz iść na drugą stronę? A co to jest za roślina, bo zapomniałem. Wiesz co, ja się nie znam, może są jakieś coś botanicy u nas? Ja wiem, że mój dziadek takie coś miał w ogródku. A moja babcia też coś podobnego miała. Zapomniałem, jak to się nazywało. Też nie wiem. To było kwiatki, nie? No. Takie pączki właśnie wyłaźną tam. No ale Kacper się chce połazić, no daj mu połazić synkowi. Patrz, tu jest jakieś wejście. Chcesz tu iść? Czy my tu? Zobaczymy, co tam jest. Chcemy tam zobaczyć, co tam jest. Ale to są fajne rzeczy, nie? Takie jakieś, no nie wiem, patrz. To coś zagrodzone, ale... Nie wiem, wyjdziemy, zobaczymy. Kolejna niespodzianka, idziemy w nieznane. Ustronne miejsce. Boisz się? Nie no. A gdzie to będzie droga bez powrotu, kurde? Już tam coś łazi, już coś za dupą łazi. Już coś słysza w zakamarkach. To jest taki skrót na inny chodnik. Serio? Gaspi grzeczny. On ci nie wyrywa, bo nie zna. Nie? On jakby znał, on już by wiedział. Fajne przebicia na drzewa tu są. Nie? A ja się zastanawiam, co tam jest. Co tam może być, Robert? Knajpa? Jakaś restauracja. A jakie duże to? Tam też spadł, jakieś bagno tam jest. Albo co to jest? Uwaga, mokradła. Nie? Patrz, a to jest może też częścią tego parku całego, nie? Patrz, co tu jest? To jest jakiś ten, zobacz. To jest jakiś siedzi tam. O, chyba, że nie mogę tego powiększyć teraz. Taki jeden tam siedzi i pilnuje tego interesu. Ale tutaj komarów lata, jakiś muszek, jakieś kurde pajęczyny jeszcze wlazła, Robert, a ty? Nie, komarów nie ma, tylko... Takie muszki, coś... puf! Nie, to nie są muszki, takie... Coś spada z tych drzew, takie... Nie wiem, jakieś kwiatki albo coś, takie... Ja, kwiatki. Takie pyłki jakieś. O! My... Teraz idziemy w dziko. Kacper lubi w dziko chodzić, nie? Co? No, lubi. Ła! Nie do końca to idziemy, Kacper. Czemu to wyleźli? O kurde, ja nie widzę tego. Bo mi słońce w gęba świeci. Patrz, koparki. I znowu idziemy na japoński garten. Robert, nakręcimy w kółko. Tu się kręci człowiek w kółko. No staj, no kółka napieprzać. Tak Kaspi nas prowadzi. Fajnie, lampa, ta patrz, lampa tu jest. Ta, a może to jest inna część? A ja tam nie wiem. Nie, patrz, my tam wchodzili. A tu jest zaś coś innego. My są my tu. Co to jest zaś? Ej, patrz, tu jest jakiś komin albo co to jest? To jest jakieś bistro. Ale od czego? Robert. Skąd to ja mam wiedzieć? Tam coś może piszą albo co? Tędy.
Dobra. Jakie fajne latarnie tu są, nie? W nocy tu fajnie musi być. Ej, one mogą świecić. Kajmy same, kajmy przyszli tu. I w drzewo. O, patrzcie, Bayer. Tu mi się wydaje, że to jest fabryka Bayeru. To jest komin przecież. Co? Zachodzimy To jest teren fabryki. Na obrzeżach fabryki. Tam gdzie leki robią, nie? Tam po drugiej stronie będzie fabryka na pewno. To po prawej raczej. Albo Kaś. Patrzcie, co tu jest za rzeczy. Taki komin. Ile ludzi zaś. Patrzcie, jakieś wesele mnie rozwali, a tu schody. A Kaspi patrzy. Kaspi zagląda. Fajne miejsce znalazłeś, Paulina. A żebyś ty wiedział. Ale tu przyjeżdżają zdjęcia sobie robić ludzie. A żebyś wiedział, bo tu są fajne teny. Ja nawet nie wiedziałam, że tu ludzie tak przechodzą zdjęcia robić. A co tam byli? To byli dwaj panowie tam, nie? A ja nie wiem. Ci poprzebierani, mi się tak wydawało. Były dwa chopy poprzewierane. Boż kurde, jak się tu ciężko schodzi. Ja oczu pląsów dostaję. Ale ten komin to ciekawy, nie? Co? Kaspi? To jest teren, to wszystko. Fajnie tu, nie? Patrz. Lichtik, my się po Bajerze poruszamy. Widziałeś? Patrzcie. To jest teren jakby fabryki, albo to jest jakieś centrala od fabryki. Nie? To co, kajmy mamy te... Kajmy wyleźli. Ej. Kaspi, Kaś ciśnie. Oja. Uwaga, uwaga, bo idzie ten. Idziemy już w stronę auta. No. Koniec wycieczki. Fajnie było, nie? Co? No. No to jedziemy do domu. Tak my się przeszli. Fajnie było, nie, Robert? Podobało ci się? Fajnie, fajnie. No to coś jak? Coś nowego, zawsze. Coś nowego jest zawsze dobre. No pewnie. Kacper to jest taki globetrotter, lubi zwiedzać. On by był dobrym podróżnikiem, nie? No na pewno. On by no ten. Bo jakbyś znał, to by jeszcze srał, ale... ale jak nie zna, to jest okej. Okay. To jest bardzo fajne wyjście i w ogóle, nie? Dobra. Tak. To my fajny park znaleźli. I jeszcze koło Bayeru. Także no fajnie było. Domki japońskie. Roślinki japońskie. Mostki jakieś. Fajnie szło pochodzić, Kacprowi też się podobało, widać zadowolenie na jego buzi. O, Kaspi zadowolony, coś mnie tu chyba gryzie. Chciałam wam Biedronkę dzisiaj pokazać, ale się nie udało. Także no, dużo ludzi tam chodziło sobie zdjęcia robić, bo tam jest naprawdę ładny krajobraz. Znaczy się, jakby to powiedzieć, no krajobraz, no takie dużo, dużo z takich małych stawików, szkoda rybek nie było. Ale dużo ludzi przychodziło, jakieś pary młode, jakieś przebierańców tam parę było, poprzychodziło, żeby sobie zdjęcia porobić, takie no, fajne rzeczy były, no. Trzeba poglądać, ciepło, nawet na ta pogoda, na te ciepło, to jest wystarczająco. No i idzie się z tego parku do dużego innego parku, także park w parku. Ciekawy, za bilet wstępu się nie płaci, wszystko jest za darmo, raczej nie.
trzeba być trochę szpecem tam, żeby znaleźć miejsce do parkowania, ale jak się nie zna, nie? Jak już się zna, to już wiadomo, jest obczajone, gdzie tam zaparkować, także dużo ludzi tam chodziło. Nie jest taki duży ten park jak w Kolonii, ten botaniczny, ale też było fajnie i też były roślinki podpisane, które są te japońskie. No i tak, no i dużo fajnych drzew tam było. Szło co oglądać, jakieś te wodospady. Nie, Robert? No to jak wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie i do następnego zobaczenia. Cześć!